Szpila Denis, widziałeś? No widziałem. Jak ci się w ogóle podobało takie zestawienie? Słuchaj, zestawienie dobre, wiesz, to nie to było na walce freakowej, na gali freakowej, wiesz. Pewnie dużo ludzi ta walka przyciągnęła też, tak? Wiesz, Denis moim zdaniem, szczerze i uczciwie, poszedł, znaczy ja też znam to, dlaczego, wiesz, chciał wychodzić jako pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Chciał, poszedł piecem, zobaczył, że nic nie wchodzi, no i że zaraz Artur się odpali, trafi go, go bije, więc udał kontuzję. Ja uważam, że tej kontuzji nie było, że nawet jeżeli była na treningu, to nie było tak, że on dał bekwista i mu coś tam w tym kolanie strzeliło, tylko wiedział, że już siły, wiesz, wystrzelał się, że nie ma sensu, bo zaraz dostanie bęcki, to wolał się udać kontuzję. A z tego, co wiem, na drugi dzień w hotelu rano chodził, jakby mu się nic nie stało. Uważam, że to jest słabe, bo na typa, który uważa się za bardzo takiego, wiesz, prawilniaka, twardego, wiesz, chuligana, to powinien walczyć do końca, tak? A jeżeli rzeczywiście, tak jak mówię, i to jest opinia wielu ludzi, którzy widzieli to z bliska i widzieli go na drugi dzień, że on, wiesz, chodził normalnie i tak dalej, no to słabe, tak? Zszokowałeś mnie tą wypowiedzią. Myślałem, że bo wiem, że Szpila tak powiedział, ale sądziłem, że to troszeczkę taka teoria przegięcia, że symulował kontuzję. Nie, wiesz, to jest... Świat sportów to jest jakieś takie dosyć wąskie grono. Ludzie się znają, wiedzą, co po czym jest i co jest dlaczego, nie? No i wszystko jasne.